Stal wygrywa przedsezonowy sparing z AZS-em. Jakieś wnioski na gorąco, czego jeszcze stalowcom brakuje, aby tak no, w 100% być przygotowanym do nadchodzącego sezonu? Jest to nasz kolejny już mecz, bodajże czwarty czy piąty. W tej chwili wchodzimy w taką fazę, że powoli chcemy łapać tą świeżość, tą szybkość. Schodzimy z tych dużych obciążeń, bo tak naprawdę już 3 tygodnie jest do ligi, dlatego łapiemy tą świeżość, ostatnie szlify idą. No i dzisiaj właśnie było fajnie to widoczne, że już były takie zalążki tej gry, którą chcemy uzyskać. Myślę, że ten pierwszy sparing tutaj w Zielonej Górze, bo jeszcze czeka nas drugi, także pierwszy bardzo udany i te założenia, które chcieliśmy, to spełniliśmy. Wszyscy zawodnicy grali i z tego się cieszę. W dużym wymiarze grało jak gdyby ci zawodnicy, którzy do tej pory grali mniej. Pobiegali przede wszystkim, to jest ważne. Jestem zadowolony z ich postawy, no bo to, co by nie powiedzieć, to stawili opór chłopakom Zielonej Góry, a zresztą odnieśli zwycięstwo, także tylko cieszyć się, że ten drugi rzut jak gdyby wypełnia zadania. W jakim miejscu jest Stal, jeśli chodzi o okres przygotowawczy do tego nadchodzącego sezonu? W Zielonej Górze, na szafrana. Zostało 3 tygodnie do ligi, a więc pomału schodzimy z obciążeń i będziemy szukali teraz szybkości. Widać, nasz kontratak nie funkcjonuje jeszcze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jesteśmy w trakcie realizacji tego punktu, a więc tutaj to jest na pewno do poprawienia. No i my nie pokazujemy tutaj, że tak powiem, wszystkiego, bo nie tyle, że nie chce się, że gdzieś się schować, bo to za chwilę i tak będzie wszystko oczywiste po pierwszych dwóch kolejkach, powiedzmy, ale uparcie ćwiczymy jeden wariant grania w obronie, żeby zaskoczyć tutaj Zieloną Górę. Zagraliśmy coś nowego z wyłączeniem Zielonej Góry. Czekaliśmy, jak on Krzysztofka, jak mógł Pan ocenić Zieloną Górę, bo to Beniaminek, który wchodzi do pierwszej ligi, no Wy jednak mieliście jakby zupełnie inne cele w tym swoim pierwszym sezonie, aniżeli będzie miała Zielona Góra, więc jakby Pan tutaj ocenił? Mieliśmy cel utrzymać się w pierwszym sezonie. Wykonaliście plan z nadwyżką. No troszeczkę, natomiast to jest bardzo ciekawy zespół, młode chłopaki, paru jest z doświadczeniem już i szybka piłka, urozmaicona, no, wszystkiego najlepszego. Jak odczucia na gorąco po sparingu ze Stalą, jakie wrażenia? Przegrywacie, ale umówmy się, w przedsezonowych sparingach to nie wynik jest najważniejszy. No dokładnie, rzuciliśmy 24 bramki praktycznie bez ustawionej gry. Przez 60 minut graliśmy tak zwaną szarpaniną, także można być zadowolonym z tego. No tak jak Pan powiedział, no nie wynik tutaj jest najważniejszy, to jest nasza dopiero trzecia gra kontrolna. Gorzów tutaj jest w przygotowaniach bardzo dalej przed nami. My jesteśmy dopiero teraz w drugim, tylko uczymy dopiero drugi tydzień tych przygotowań. Nogi są ciężkie, także jeszcze tej świeżości nie ma. No póki co, patrząc na to, co wyprawiamy tutaj i w obronie, i w ataku, to możemy być zadowoleni. 3 tygodnie treningów z trenerem Łuczakiem. Jakie różnice tak na gorąco, jeżeli chodzi o trenera Ireneusza Łuczaka i Bronisława Malego? Ciężko tak teraz na gorąco to wszystko sobie tak poskładać do kupy. No, tutaj mamy praktycznie codziennie po 2 treningi, wszystko jest tak fajnie rozpisane, ułożone. Jak jest sam trener Irek, to później dołącza do nas trener Łukasz, także to wszystko ma fajnie ręce i nogi. Każdy trening jest, tak jak powiedziałem, rozpisany, nie ma po prostu nic robione z kapelusza. Wszystko pięknie, ładnie przygotowane, no i trzeba czekać po prostu na efekty. Chwilę rozmawialiśmy z Cypisem. Cypis mówi 24 bramki, jak na taką szarpaninę, jak to ujął, całkiem niezły wynik. Jak trener Łuczak to ocenia? Ja uważam też, że to jest całkiem niezły wynik. Zresztą ta gra to jest dopiero nasz trzeci mecz kontrolny. Jesteśmy po trzecim tygodniu przygotowań. Myślę, że jeszcze dużo przed nami. Graliśmy z Gorzowem, który rozegrał już dużo więcej meczy. Na tle tego Gorzowa widać, to jest silny zespół pierwszoligowy, także my jesteśmy Beniaminkiem. I myślę, że gra szarpana, zgadza się, ale bez gry umownej, której tutaj jeszcze nie graliśmy, bo cały czas jesteśmy w trakcie trenowania tego, bez gry takiego ataku pozycyjnego, że tak powiem, to co mieliśmy pewne jakieś tam założenia, wyszło. Trenowaliśmy również tą grę w obronie, 20 straciliśmy chyba 8 czy
tym granych to wyszło to średnio, ale jesteśmy jeszcze w okresie, mówię, ciężkiej pracy i z takiej gry, może szarpana, może dla oka niespecjalnie, ale wnioski wyciągamy i na pewno będzie lepiej. Wkłaść swoim zawodnikom na treningę. Po tych wideo nawet, które stawia się, można odnieść wrażenie, że nie jest lekko. Jest bardzo ciężko z tego, co wiem, chłopaki, ale nie narzekają, pracują dość mocno, trenujemy dwa razy dziennie. Intensywność treningu jest dość mocna, co drugi dzień jesteśmy na siłowni, z siłowni również schodzimy na halę. Czyli oni są naprawdę w ciągu takim mocnym treningowym. Wiadomo, było rzeczą, że oni nie utrzymają tego klubu ani meczu i tak jestem pełen brawa dla nich za tą tutaj podjęcie walki. Zresztą tak jak mówię, to jest przeciwnik, który będzie się liczył w walce o awans do Superligi. Tak podejrzewam, że to jest jedna z mocniejszych drużyn. I na tle tej drużyny trzeba też na to spojrzeć, że wypadliśmy dość dobrze. No nam zupełnie inaczej się gra w obronie w pierwszej lidze, a w drugiej. I tego się będziemy musieli uczyć, bo to na pewno wiele, wiele wniosków trzeba wyciągać i uczyć. I chłopaki z każdego takiego meczu będą wyciągać wnioski. Trenerze, jakie plany na kolejne tygodnie tego okresu przygotowawczego? 3 tygodnie zdaje się do inauguracji. Tak, teraz to sobota będziemy grali teraz, jeszcze dzisiaj zagramy z przegranym meczu Legnica-Wągrowiec. Za tydzień gramy kolejny dwumecz, sprawdzimy się znowu z Gorzowem, bo przyjeżdża do nas Gorzów i Żagiew-Dzierżoniów. Później gramy turniej winobraniowy, tutaj będzie 9 Legnica i Astra Nowa Sól. 2 września, no i 9 debiut ligowy AZS-u w pierwszej lidze, powrót do pierwszej ligi z Lesztem.